Krzysztof Hołowczyc o wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Przestraszył się pieszego. Krzysztof Hołowczyc wypowiedział się o tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Kierowca rajdowy twierdzi, że kierowca żółtego Renault Megane przestraszył się pieszego. Wypadek, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Od tygodnia cała Polska żyje wypadkiem samochodowym, do którego doszło w Krakowie na ulicy Zwierzynieckiej przy moście Dębnickim. W tym tragicznym wypadku samochodowym w nocy z 15 lipca zginął syn Sylwii Peretti. Na zapisach monitoringu widać, jak żółte Renault Megane jechało bardzo szybko przez miasto, gdy zbliżyło się do pieszego wchodzącego na ulicę, wpadło w poślizg, ścięło słupy i sygnalizatory, po czym wjechało na schody i dachowało. Kropka. Samochód zatrzymał się dopiero na betonowym murze pod mostem Dębnickim. Według policji kierowcą był Patryk, syn celebrytki znanej z Królowych Życia. Na miejscu zginęło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, oprócz Patryka, zginęli Marcin H., Michał G. i jego kuzyn Olek T. W czwartek wyciekły wyniki badań trzeźwości uczestników wypadku w Krakowie, z których wynika, że 24-letni kierowca we krwi miał 2,3 promila, a w moczu 2,6 promila. W piątek na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie odbył się pogrzeb syna Sylwii Peretti. Krzysztof Hołowczyc o wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Przestraszył się pieszego. Krzysztof Hołowczyc w czwartek 20 lipca udzielił wywiadu portalowi na temat.pl, w którym rzucił nowe światło na ten tragiczny wypadek. Ceniony kierowca rajdowy i zdobywca trzeciego miejsca w słynnym rajdzie Dakar przeanalizował dla portalu ten wypadek. Krzysztof Hołowczyc twierdzi, że kierowca przestraszył się pieszego. Kierowca, który prowadził samochód, zwyczajnie przestraszył się pieszego. Bardzo gwałtownie zareagował, czyli uderzył w hamulec. Wtedy nastąpiła szybka utrata przyczepności. Przynajmniej tak to wyglądało, kiedy auto zaczęło sunąć bokiem. Zdaniem Hołowczyca kierowca chciał ocalić pieszego, bo zdawał sobie sprawę z tego, że gdy uderzy go z taką prędkością, pieszy nie przeżyje. Jednak nie wiedział, że jezdnia jest wilgotna i auto nie posłucha hamulca. Według mnie kierowca miał pełną świadomość nadmiernej prędkości, z jaką się poruszał i wiedział, że jeżeli uderzy w pieszego, to tamten nie będzie miał żadnych szans na przeżycie. Powiedział Hołowczyc. Jednocześnie Hołowczyc podkreślił, że jedynym sposobem na wyprowadzenie auta z poślizgu jest jechanie z odpowiednią prędkością. Tak, jest. Po prostu trzeba jechać z odpowiednią prędkością. Tam zresztą chyba padał deszcz, czyli szansa na przyczepność była niewielka. Asfalty, jakie są w Polsce, to akurat wszyscy wiemy. Oczywiście, że prędkość była nieodpowiednia, dodał. Co o tym sądzisz? Syn Sylwii Peretti nie żyje. Zginął w tragicznym wypadku samochodowym.